Zbigniew Bolesław Ryszard Herbert, urodzony 29 października 1924 w Lwowie, polski poeta, esejista, dramaturg. Herbert uczył się przed wojną w 8. Państwowym Gimnazjum w Lwowie imienia Kazimierza Wielkiego. Po zajęciu tych terenów przez Niemców kontynuował naukę na tajnych kompletach, gdzie uzyskał maturę. W tym czasie prawdopodobnie zaangażował się w działalność konspiracyjną AK. Po maturze rozpoczął studia polonistyczne na konspiracyjnym Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, ale przerwał je z powodu wyjazdu do Krakowa. Herbert wrócił do Polski na początku 1981 roku. Jego twórczość stała się zwłaszcza dla młodego pokolenia manifestem wolności i wyrazem oporu, a postać poety symbolem postawy bezkompromisowego sprzeciwu. Później Herbert przeniósł się do Paryża. Zbigniew Herbert zmarł 28 lipca 1998 roku i został pochowany w Warszawie.